Cześć, witam Cię serdecznie w nowym odcinku Tańca Brzucha z Tahirą. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, kliknij subskrybuj na dole. Kliknij także ten mały dzwoneczek obok, aby dostawać powiadomienia o wszystkich nowych lekcjach, żeby żadnej nie przegapić. Dziś powiemy sobie o tym, co czyni dłonie w tańcu orientalnym takim, jakimi są, czyli bardzo charakterystyczne ruchy w tańcu brzucha można zaobserwować, jeżeli chodzi o ręce i dłonie. W zasadzie dzisiaj skupimy się głównie na dłoniach. I tutaj kluczową sprawą będą ruchy nadgarstka. Potrzebujemy dwóch ruchów nadgarstka, góra-dół oraz ruchów krążących. Najłatwiej jest wypracować sobie taką izolację w nadgarstku poprzez chwycenie końcówek palców, ustawienie dłoni w jednej linii, łokieć oraz końcówki palców zostają w tym samym miejscu, czyli tutaj nic nam nie lata, a nadgarstek wygina się do góry i w dół. Pracujemy nadgarstkiem, czyli nie wyginamy tutaj tą drugą ręką, nie latamy łokciem, tu wszystko jest na miejscu. Staramy się uruchomić nadgarstek. Góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół. I to samo oczywiście z drugą ręką, czyli znowu chwytamy za końcówki palców. Łokieć zostaje w miejscu, tu nic nie pracuje, tu nic nie pracuje. Skupiamy się na nadgarstku. Góra, dół, 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 góra, dół. I teraz mamy raz, dwa, trzy, można powiedzieć cztery punkty, czyli nadgarstek, te pierwsze kości, kości na środku palców i sama już końcówka palców. I te cztery punkty dzięki pracy nadgarstkowi góra-dół tworzą nam w dłoni taką falę, czyli nadgarstek wychodzi do góry, następnie kostki wychodzą do góry, drugie kostki do góry i cały ruch wykańczają nam końcówki palców, czyli hop, hop, hop. Zauważcie, że nie rusza się łokieć, pracujemy cały czas nadgarstkiem i dłoń reaguje na to, co dzieje się w nadgarstku, wykańcza nam ruch. To samo druga ręka, czyli łokieć zostaje w miejscu, pracuje nadgarstek przez wszystkie cztery punkty. Nadgarstek, kostki, kostki, palce. Nadgarstek, kostki, kostki, palce. Hop, 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 hop. I drugi ruch to jest ruch krążący. Krążymy na zewnątrz, czyli znowu jeżeli złapiemy za palce, to nadgarstek chce wykorzystać teraz te góry i doły do tego, żeby trochę się obrócić. Czyli znowu palce zostają na miejscu, łokieć na miejscu, ta ręka tutaj trzymająca nic nie robi, skupiamy się na nadgarstku. Raz, raz, raz. Czyli wykręca się na zewnątrz, na zewnątrz, na zewnątrz, na zewnątrz, na zewnątrz. I to samo druga ręka, czyli chwytamy palce w lewej ręce i znowu nadgarstek. Na zewnątrz, 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 na zewnątrz. I ten ruch pozwala nam uzyskać ruch krążący. Czyli znowu pracują nam nadgarstki, nie wywijają się nam palce, nie wywijają się nam całe dłonie, tylko nadgarstek krąży i w zasadzie palce mogą zostać całkowicie skierowane w dół podłogi i nic z nimi nie musi się dziać. I teraz lecimy sobie takimi kołami do góry, czyli mam koło, 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 koło. Koło i mamy falę do siebie, od siebie, do siebie, od siebie, do siebie, od siebie, do siebie, od siebie. I znowu koło, 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 do siebie, od siebie, do siebie, od siebie, do siebie, od siebie, do siebie, od siebie. I na tych dwóch ruchach bazują nam praktycznie wszystkie te charakterystyczne ruchy dłoni w tańcu orientalnym. Jeżeli podobała Wam się ta lekcja, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach, co Wam wyszło, co nie wyszło, jak Wam poszło. Jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania na temat tego ruchu, dajcie znać, odpowiem. I oczywiście nie zapomnijcie subskrybować tego kanału, aby nie przegapić nowych lekcji. A jeżeli któraś z Was chciałaby się nauczyć tańca brzucha samodzielnie w domu, to zapraszam serdecznie na mój kurs Tańca Brzucha dla początkujących od A do Z w formie online.
Link do niego zostawiam Ci pod spodem w opisie filmu. Kliknij, zobacz, dowiedz się, co zrobić, aby wszystkie te ruchy połączyć w kombinację, w całą choreografię, jak je ćwiczyć. I tam też znajdziecie bardziej obszerne tłumaczenia wszystkich technicznych spraw w tańcu orientalnym. I oczywiście widzimy się tutaj za tydzień w nowym odcinku Tańca Brzucha z Tahirą. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia!